Trener Michał Probierz, proszę komentarz meczu. No dla nas ważne zwycięstwo. Chcieliśmy wygrać to spotkanie i tak zrobiliśmy. Pocieszające jest to, że drugi mecz pod rząd gramy do zera, nie tracimy bramki. No i to jest podstawa. Na początku za dużo traciliśmy tych bramek. Teraz wróciliśmy do dyspozycji i organizacji gry zdecydowanie lepszej. Na pewno plus Przemek Frankowski, który powoli zdrowieje. Karol Maskiewicz, który też odnosi dużo ożywienia, dlatego niech ci zawodnicy walczą. Teraz jest 7 meczów, które będą bardzo ciekawe i mamy pierwszy mecz ze Śląskiem, za tydzień później 2 wyjazdy Lech Legia, Wisła Górnik u siebie i wyjazd na Pogoń u siebie Lechie i zrobimy wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce, żeby utrzymać to miejsce, a będziemy walczyć o mistrzostwo i na pewno się nie poddamy. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, ostatnio z formą różnie bywało, prawda? Dzisiaj było widać, że zespół jest tak pozytywnie nastawiony do tego meczu, że walczył na każdym meczu boiska. Proszę powiedzieć, co się dzieje z Tarasowcem, że on w tym momencie, czy już odstaje, także w tym momencie siedzi na ławce i Michał Bazan wygrał rywalizację z nim, czy tego, bo w sumie to tak nie było jakiejś informacji z pana strony, skąd taka roszada składzie? No, mi się wydaje, że nie musi trener zawsze rozliczają wyniki, a jeżeli chodzi popatrzeć na 30 spotkań, no to my zajęliśmy trzecie miejsce, no, także tutaj akurat forma każdy zespół ma różne, a jak się popatrzy, ile my straciliśmy punktów do Legii, no to jeżeli chodzi o samo porównanie budżetów i same porównanie tych zespołów, no to my jesteśmy na wysokim topie i to akurat, jeżeli chodzi o Tarasowca, no to potwierdza to, że ja go jako bardzo wysoko cenię jako piłkarza, ale z tego, jak pan zauważył, 2 mecze graliśmy do zera. A to fakty zawsze przemawiają za trenera. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy. Dzięki bardzo. Do zobaczenia na meczu ze Śląskim.